Dzień dobry, witam. Można powiedzieć w szorcie raportu Kubickiego. Już mówię, o co chodzi. Szanowni, w tym tygodniu po prostu dużo się dzieje i dla jasności nic złego, wręcz przeciwnie, same dobre rzeczy. To zaowocuje w niedalekiej przyszłości ciekawymi materiałami, jak również ciekawymi live'ami z bardzo ciekawymi gośćmi. Moi drodzy, powiem tak, materiał ten robię tylko dlatego, żeby wam uzmysłowić, że nic się nie dzieje, że wszystko jest w porządku, że z kanałem też jest wszystko ok. Jutro o godzinie 20 zrobimy live, w którym po prostu skomentuję wszystkie wydarzenia z tego tygodnia, bo inaczej tego nie mogę zrobić, bo gdybym chciał nakręcić odcinek dzisiaj czy jutro, to odcinek musiałby trwać 2 godziny, a na to byście nie mieli chyba siły i ochoty. Natomiast w live'ie wszystko to streścimy w takiej, można powiedzieć, szybkiej konsystencji. Oczywiście jak najbardziej wszystkie pytania od was są bardzo mile widziane. Moi drodzy, zostało 23 subskrybentów do 5000. Dajcie siebie wszystko, pokażcie, żeby zebrać siebie i zróbmy te 5000. Wtedy wystrzelimy z takim dosyć mocnym live'em. No cóż, to tyle na dzisiaj. To taka informacja, taka preludium do jutrzejszego live'a, który, uczciwie powiem, będzie dosyć mocno ciekawy. I w sobotę też będzie live. Będziemy w sobotę rozmawiać o Fundacji Kisiela. Kto nie wie, niech się zorientuje. Dziękuję dzisiaj, życzę wam dobrej pogody, dobrego słońca, a ja idę dalej rozmawiać na telefonie. Praktycznie jestem od kilku dni, załatwiamy jedną ciekawą sprawę, dosyć istotną, również dla nas Polaków. Chciałem wam tylko powiedzieć, że w ciągu 2 dni przejechałem ponad 600 mil, także o czymś to świadczy. Życzę dobrego dnia, trzymajcie się, hej.